Dzisiaj dzięki uprzejmości P1 Studio jestem tutaj z Pajci, nagrywamy wywiad. Za ścianą słychać odgłosy walki, za oknem słychać odgłosy przyrody oraz różnych motorów oraz samochodów i różnych śmiechów naokoło. Słuchajcie, sprawdzajcie to tak czy inaczej. Tutaj ktoś czasami zapuka, tutaj ktoś coś powie, tutaj ten... Nie zważajcie na to. Ważny jest przekaz i treść, którą zawarliśmy w dzisiejszym wywiadzie. Także zapraszam do oglądania. Yo! Otwieram okno jak mam palić papierosy i pić wódę. Na drugim w kawalerce noce ciasne są i duszne. Dupy ciasne są i sztuczne. Jedna senna, druga ujdzie. Parę takich mam w rękawie i znam tylko taką sztuczkę. Leję równo tu od zgonu do zgonu i wszyscy cali. Jak jestem w domu nic nie piszę, piję. Nie mam czym się chwalić. Lata sobie kradnę, pomarnowałem szansę. Rap miał tu latać grubo, mówione płytka, było... co z tego, że pajac. Nagrana w całości na tytuł Zabitach. Plus jest bonusowy track na Bicie Woli. Podróż za jeden uśmiech. Ile czasu zajęło nagranie ci twojej pierwszej solowej płyty? Pamiętasz? I czy dobrze wspominasz na ten czas? Powiem ci, że bardzo długo nad nią pracowałem, bo zawsze, czy zawsze, no to była w sumie taka pierwsza płyta. Chodzi o to, że jestem dość nieogarnięty i jakoś tak nie mogę się przyłożyć i zrobić czegoś według jakiegoś tam, wiesz, rozpisanego harmonogramu. I strasznie... Wiesz, trzeba za mną biegać, żebym kurwa w ogóle coś zrobił sam dla siebie, nie? Myślę, że to trwało ze 3 lata na pewno. 3 lata na pewno, ale mimo wspominam ten czas, wiesz, cały czas kurwa też poznawałem trochę siebie przy pisaniu i przy tym wszystkim, co robię, wiesz. To mi to otwierało oczy. No a ogólnie już jak jesteśmy przy tej płycie, to już tak bardziej szerzej powiem trochę o niej. No to tak, wszystkie były Tytuza, cała aranżacja, cała brudna robota była Tytuza. Ja tylko pisałem teksty, nagrywałem wokale, wiesz, i tam skupiałem się, czy no, no tam na jakichś tam innych rzeczach, tam bardziej tam organizacyjnych. Dobo pomógł mi to wydać, wiesz, tam zrobił koszulki, tam mieliśmy parę sztuk tego. Nakład też szedł, wiesz, powysyłałem trochę płyt w Polskę, ale sporo. Tak samo też tam koszulek, ludzie pytają nawet w sumie do dzisiaj, czy jest jeszcze możliwość zakupu tej płyty. Mieliśmy robić reedycję, zobaczymy, może po tej płycie, wiesz, może po jakimś czasie, wiesz, zrobimy coś takiego. A myślę, że chętni by się na pewno znaleźli. No ale płyta odebrała się spoko, zagraliśmy trochę koncertów. Zrobiliśmy do niej tylko jeden teledysk niestety, bo w drugim, no wyszło jak wyszło, kręciliśmy go, ale no, niestety nie z mojej winy. No nie wyszedł, a my zrobiliśmy teledysk do utworu Gdzie się zajebać razem z Turasem. No i teledysk odebrany, wiesz, no bardzo, bardzo, bardzo w porządku, wiesz, puściliśmy go tam w nocy, czekaliśmy, kurwa, aż on tam się załaduje, wiesz, bo to tak, wiesz, no to oczekiwanie, wiesz, jazda. Puściliśmy go w nocy, kurwa, a wiesz, a no bardzo dobry odsłuch na wszystkich podwórkach zawsze, wszędzie słyszeliśmy, że dzieciaki, i nasi znajomi, nieznajomi, wszyscy nie słuchają tego też. Właśnie a propos jeszcze Tytuza, no to na pierwszej płycie Miejski Sport nie było cię, ale już na drugiej byłeś. W kawałku Co z tego, że pajac. Z tego co wiem, to że był nagrywany 2 razy, czy w 2 wersjach, coś takiego. No, zaraz byś mi chwilę o tym opowiedział. Również miałeś być na płycie P1 Sounds, ale ostatecznie przez nieogar nie byłeś, ale byłeś na koncercie, gdzie wystąpiłeś. Może opowiedz też chwilę jeszcze o tych sytuacjach. No to pierwszy, no to już nie zdążył się na to nagrać, ja wtedy poznawałem Tytuza. A potem było P1 Sound, właśnie no to przez nieogarnięcie właśnie swoje, nie nagrałem, bo miałem być w numerze z Geniem i z Moniką, ale oni to w końcu zrobili osobno.
bo ja też już nie zdążyłem rzucić swojej zwrotki, ale tam go zaprosił, żeby zagrać tam support być. No to ogólnie koncert jeden sam z tego zaliczam do najlepszych koncertów radomskich, na jakich byłem. Najlepszy klimat, wiesz, tylko Radom grał i to było fajne, wiesz. A na drugi miejski sport właśnie zaprosił mnie Tytuś, tam jestem w kilku numerach. A tak jak mówisz, tam ten numer, co z tego, że pojadł, nagrywamy dwa razy, bo raz go nagrałem chyba na Wilcze jeszcze, jak był jeden, a drugi raz stwierdziłem, że nie będzie to tak, wiesz, grało, bo tam minął długi okres i przyleciałem na grę do kiedy. Okej. Mówiłeś o klipie do Idzie się zajebać. To naturalnie przechodzę do tematu projektu Patus. Miał powstać na melanżu w głowach waszych i gdzieś tam też wisi w czasoprzestrzeni, że prawdopodobnie będzie kiedyś zaczęty i dokończony, czyli ty tu raz oraz Tytus. Opowiedz troszkę o tym. No wymyśleliśmy tak kiedyś, jak poznawaliśmy się, znaczy no już jakiś czas się znaliśmy z Turasem, no i stwierdziliśmy kiedyś w studiu Śródmiejski Joint u Oziego. Stwierdziliśmy, że coś możemy zrobić razem i padła taka właśnie nazwa Patus, że będziemy razem i weźmiemy jeszcze do tego Tytusa i będzie, wiesz, odpowiedzialny za wszystkie bity. No niestety, wiesz, bity były, tekstów też trochę napisanych, do dzisiaj to leży, tylko po prostu no, nie mogliśmy się zebrać, kurwa, przez jakieś tam różne historie, perypetie, żeby, kurwa, usiąść nad tym i, kurwa, poważnie się za to wziąć, ale to na pewno jest coś, co nie ucieknie i na pewno do tego wrócimy, bo powiedzieliśmy sobie, że na pewno tego nie odpuścimy, jest, no, ma to swój klimat taki, a na pewno usłyszycie. Także turi mobilizacja pełna, tutaj duć Pańczego i zrobicie to. Pajcie, chciałbym, żebyś chwilę powiedział teraz o akcji Hatsixing i o swojej zwrotce, którą tam nagrałeś. Grałeś ją później na koncertach? To nie ma co dużo mówić, to była akcja tam zorganizowana chyba przez Solara. Bardzo, bardzo dosyć pomocna tam, więc zrehabilitowała i ruszyła raperów tam w Polsce. A ja swoje też nagrałem, ale byłem zadowolony zdecydowanie, że grałem też gdzieś na jakimś przejściu między tam, między dłuższymi kawałkami, to była dobra taka przebitka. Mhm. Przejdźmy teraz do tematu wytwórki MC Records, w której nagrywasz swój pierwszy legalny solowy album pod tytułem Widziałem tam siebie. Póki co wyszedł do niego jeden klip do kawałka Rzęsy. Chciałbym, żebyś mi opowiedział chwilę o tym, jak do MC Records, że tak powiem, zostałeś włączony i żebyś mi powiedział, co to dokładnie są te Rzęsy. No to no Emil z Tytuzem odezwali się po prostu się odezwali, żeby nagrać płytę i tyle, żebym się wziął za to i dalej robimy, udajemy. Zabraliśmy się za to, no i teraz jestem ogólnie na ukończeniu już całej płyty, jednak termin troszeczkę się tam przesunie jeszcze. Został tam jeden numer do nagrania i tam już większość rzeczy to, wiesz, to już są takie kwestie bardziej organizacyjne. Nie? No i składanie, no też, no, wiadomo. Rzęsy to jest piwo. Sam nigdy nie wiedziałem, co to jest, ale ktoś kiedyś mi właśnie powiedział, że mówi, dawaj na rzęsy. Mówię, co to jest, kurwa, ta rzęsa? A ogólnie ten kawałek też ma swoje drugie, no ale to może później, w innym wywiadzie. A propos rzęsy, to ja tak powiem jako ciekawostkę, że ja kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że chodź, idziemy na rząsą. Tu widzę, że trochę to zostało zmienione, ale to jest... Para inna, może. Tak, może inne osiedle i inny temat. Okej. Wiesz, myślę, że wielu ludzi byłoby zaciekawionych, gdybyś opowiedział chwilkę o tym, o tematyce swoich kawałków, tak? Czyli są one przeciągnięte procentami. Czy obecna płyta również będzie się tak przedstawiała? Czy singiel, można powiedzieć, że jest obrazem całej płyty? Bo wiem, że w wielu przypadkach nie można tak powiedzieć, że singiel pokazuje ci i oddaje, jaki będzie klimat całej płyty. No ten akurat wydaje mi się, że pokazuje, bo
No co mam ci powiedzieć, no tak jest, trzeba się umieć, wiesz, przyznać się do błędu. Pierwsza płyta była taka bardziej, że w ogóle jakoś nie szarpałem tego tematu za bardzo, a teraz, wiesz, trochę spoglądam na to inaczej. Po prostu jest tam wszystko opisane tak, jak żyłem przez ten czas, w sumie przed płytą, co z tego, że pajac i po niej. To jest taki cały okres, zlepek, tylko z innej perspektywy już, tak, z takiego doroślejsze takie spojrzenie na całą tą sytuację i na to, co się działo przez cały ten okres. Rozumiem, że producentem tej płyty jest Tytus? Tak samo jak przy pierwszej płycie też musi na mnie narzekać, więc nic się nie zmieniło, tak samo wiesz, cała aranżacja jest w jego. Ja uważam, myślę, że podzieliliśmy moje zdanie, że współpraca na linii NC producent z jednym producentem jest mimo wszystko łatwiejsza i tak jak tutaj czekamy długo już dość na twoją płytę, chociaż uważam, że diamenty rodzą się też po długim czasie, tak, pod ciśnieniem, jak to nawinął kiedyś jeden z raperów, jest to łatwiejsze, bo gdybyś miał bity od 6 czy 7 różnych producentów z całej Polski, do tego goście, tak, to wszystko by jeszcze dłużej trwało. To może w tym momencie jeszcze byśmy przeprowadzili mały konkursik, którego może pytanie ty zadasz. Konkursie, dobra. To może tak, że pierwsza osoba, która napisze, wymieni prawidłowo 3 gości z mojej płyty, nadchodzącej oczywiście, to wygra ode mnie w dniu premiery z mój prąd. Patrzcie, jesteśmy w temacie cały czas swojej najnowszej nadchodzącej płyty. Chciałbym się dowiedzieć, teledysk Rzęsy jest pierwszym teledyskiem. Co jest jeszcze w przygotowaniu? Czy już jakieś konkretne tytuły są nagrane? Ile mniej więcej klipów będzie promowało twoje solo? Rzęsy, brzmi wąsy. Jest jeszcze jeden klip nagrany, a będziemy chcieli jeszcze nagrać oprócz tego, że 3-4. Ale zobaczymy, wiesz, może wyjdzie więcej, może wyjdzie mniej, no to jest jeszcze kwestia dogadania, cały czas to trochę na wariata jest, ale na pewno będzie dobrze. Okej. Naturalną koleją rzeczy jest, że chciałbyś jak najszerzej promować ten album. Mam nadzieję, że MCRK ci w tym pomoże. Naturalną sprawą są koncerty, które miejmy nadzieję w licznej poprawie i odsłonie i liczby się pojawią, tak? Czy jakiegoś... z kim grasz koncerty ogólnie? No ogólnie wszystkie koncerty będę grał z Prasem, tak, że wiesz, rozumiemy się to, więc to jest normalne. A czy będą, no to zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, wiesz, no to trzeba zobaczyć wszystko. Po premierze zrobimy drugi wywiad, to będziemy tak grać o takich rzeczach. Także słuchajcie, dopalcie go. Wszelkie odezwy, przepraszam. A propos koncertów, no dobra, to powiedz mi jeszcze na koniec, jakie plany masz w głowie? Wiem, że kończysz już solo, zostały ostatnie szlify, mimo tego, że od naszego ostatniego wywiadu okazuje się, że premiera jest troszkę przesunięta, no to wiosną wyjdzie ten album. I czy masz już jakieś w głowie kolejne myśli, oprócz Patus, tak, które gdzieś tam wisi w powietrzu i ma być nagrane, czy już coś tam myślisz koncepcyjnie na czymś następnym? Ogólnie to już mam plany na kolejną płytę. Już, wiesz, tam swoje jakieś zapiski mam pierwsze. No ale też jest dużo planów na ten rok związanych z paroma takimi projektami X, ale o tym na razie nic nie będę mówił. Ale właśnie jeszcze chciałbym na chwilę zagadnąć, czy poleciłbyś jakąś gościnkę, że ostatnio dojebałeś tam taką zwrotę, że chętnie byś chciał, żeby ktoś sobie to obczaił. A powiedz mi, jak wyglądała twoja współpraca z KPS-em? Dobrze mówię?
Co mnie kiedyś zaprosił, wysłał mi beat i chciałbym po prostu nagrać. Nie było to jakoś wiesz, specyficznie dużych tam przygotowań i rozmów, tylko po prostu wysłał beat i nagrałem. I jestem zadowolony bardzo z tego numeru, bo fajnie to wyszło. Czy mógłbym coś polecić? No nie wiem, z Guzikiem ostatnio zrobiliśmy bardzo fajny numer. Wiesz, teraz będzie też bardzo dużo tego wychodziło. Ostatnio Trollololo zrobiliśmy. Trollololo, Trollololo. Słyszałem ostatnio właśnie utwór KPSN z Bonsonem, Kozak Opór i powiem ci, że tak mignęło mi, że ty byłeś pierwszy jednak, którym też się tym numerem zajarałem, tym twoim. I tu widzę, że to jest, wiesz, jak ktoś szuka jakichś takich staroszkolnych rapów, trochę bardziej takich, wiesz, nie powiem, że true, bo nie chcę też tego wszystkiego tak dzielić, nie jest też takie łatwe. To polecałbym to, bo są potężne bity i spoko to brzmi, taki brudny underground. No tak, bo to było chyba na jednej płycie, wiesz, mi się zdaje, bo on to całą taką... A masz to? Nie wiem, czy to w ogóle wyszło fizycznie, czy jak to, czy to było internetowe. Ja pojedynczy jakieś słyszałem. Później jakoś tam nie gadaliśmy ze sobą o tym, ale tak, no ja jestem zadowolony z tego swojego numeru. Ja ogólnie nie słuchałem tam innych numerów, ale właśnie sprawdzę, mi przypomniałeś, że mam spać. To jeszcze chciałbym się tutaj wywiad dobiegać do końca. Chciałem się zapytać ciebie o kondycję polskiej sceny. Jak ją widzisz na dzisiejszy dzień? Czy jest wiele takich rzeczy? Na przykład tak mam, że niewiele rzeczy mnie motywuje do tego, żeby robić swoje. Chociaż mam w głowie też jakieś swoje tematy, o których chcę powiedzieć. To już nie ma tak wielu zwrotek, które może mnie zaskakują mocno i motywują i pchają do przodu, żeby coś robić. No obecnie no to jest paru fajnych takich graczy, których tam na początku nie będę ich przekonał. Nie będę wymieniał, bo nie chce mi się. Ale jest paru graczy takich, których ja słucham, no, kto tam śledzi mój fanpage, to widzi kogo tam wrzucam, bo był tam prywatny profil na Facebooku, to widzi kogo wrzucam, widzi kogo słucham. A co do reszty, no to jakoś tak nie siedzi mi za bardzo to, co każdy teraz robi, jakoś to poszło w taką dziwną stronę i wszyscy młodzi, którzy tam wychodzą, to jakoś chyba trochę przeginają, ale nie mi to oceniać. To powiedz mi, Paci, czy zrobimy sequel Trollololo i wytłumaczymy, co to znaczy? No to dopiero w późniejszym czasie. No to spoko, to jeszcze może na koniec powiedz mi, co oprócz muzyki, oprócz pracy i poszukiwania miłości, co w życiu Ciebie trzyma, nie? Dziwne pytanie, bo nie znalazłem czasu na to, także nie odpowiedzi na to. No dobra, a może to, że właśnie nadchodzi taki zajebisty okres, o którym mówiłem na początku. Właśnie przyszła do nas nasza bardzo piękna pani wiosna, tak? Będzie no więcej słoneczka i więcej motywacji do działania. Sezon na szczupaka też będzie. Sezon na szczupaka też. Słuchajcie, MC Rozmowy dobiegają do końca. Pozdrawiam serdecznie, P1 Studio, MC Records, kanał, cały czas. Myślę, że zostaliście do końca wywiadu. Pajci opowiedział trochę o swojej drodze. Pajci, życzę Ci powodzenia, dużo zdrówka, żeby płytka jak najszerzej poszła w Polskę i nie tylko. Koncertów, czego sobie tylko życzysz. Spełnienia wszystkich marzeń. I na koniec powiedz parę słów dla widzów MC Rozmowy na całym świecie. Dzięki Paweł wzajemnie oczywiście. Zapraszam do sprawdzania kanału MC Rozmowy. Pozdrawiam. Siemano. Siema, pozdrawiamy wszystkich ZDR, WWTP ZDR, preorder płyty. Zapraszamy do zakupu oczywiście. Elo, pajci swój chłopak, kozie da tak samo, z fartem, elo. Jeszcze nie wiem, gdzie ty jesteś. Świat się wali, idę pewnie. Jedno przejebane, niekompletne. Widzę tylko pierdoloną rzęsę. Jeszcze nie wiem, gdzie ty jesteś. Świat się wali, idę pewnie. Jedno przejebane, niekompletne. Widzę tylko pierdoloną rzęsę.